to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Witajcie dzisiaj. Dzisiaj porozmawiamy o zespole weselnym. Zespół weselny to chyba dla mnie najważniejszy element wesela, do którego przywiązywałem naprawdę bardzo dużą wagę. Zacznę od tego, że nie brałem w ogóle pod uwagę DJ-a. Na tak ważnej imprezie swojej DJ jakoś mi nie pasuje. DJ to bardziej dyskoteka jakaś tam. Po prostu nie brałem go w ogóle pod uwagę, jako też wielki fan muzyki. Dla mnie muzyka na mojej takiej imprezie najważniejszej, powiedzmy, w życiu musi być na żywo. Tak więc w grę wchodziły tylko zespoły. Przejrzałem całą ofertę zespołów od Wielunia do Piotrkowa Trybunalskiego i od Pabianic do Radomska, więc cała tutaj okolica Bełchatowa. I tak naprawdę dobrych zespołów jest niewiele. Znaczy zespołów jest bardzo dużo, z tym, że są to zespoły 3-4 osobowe, które nawet nie mają perkusji, nie mają niektórych instrumentów, więc tak naprawdę często mają tylko keyboard, grają z jakiejś dyskietki, puszczają podkład i sobie śpiewa. Oczywiście takie zespoły mogą ludzie chwalić, bo mogą dobrze prowadzić zabawę, ale no jak mówię, dla mnie jako fan muzyki takie coś także nie wchodziło w grę. Ja chciałem prawdziwy zespół, gdzie musi być gitara, gdzie musi być ten keyboard, gdzie musi być perkusja. I kolejna ważna sprawa. Dużo jest zespołów z perkusją elektroniczną. Tego też nie chciałem. Chciałem perkusję akustyczną. A z perkusją akustyczną, z tego obszaru, który tu powiedziałem wcześniej, to tak naprawdę było chyba ze 3, może do 5 max zespołów. Więc wybór naprawdę się zmniejszył. Chciałem także, żeby nie śpiewała kobieta, ale już praktycznie takich zespołów nie ma. W każdym zespole jest wokal zarówno męski, jak i żeński. Ostatecznie po przejrzeniu wszystkich tych zespołów w okolicy mój wybór padł na zespół Rerekumkum Band, o czym pewnie już wiecie z odcinka o pierwszym tańcu. Według mnie najlepsze brzmienie na YouTubie, byliśmy także na próbie, również bardzo dobre brzmienie. No w moim przekonaniu najlepszy, jaki tutaj z okolic mógł być. Jeśli ktoś się zastanawia, to polecam. Oczywiście po weselu będę się mógł szerzej wypowiedzieć. Na razie nigdy nie byłem na imprezie z nimi. Na razie tyle, co tam ich tylko słuchałem na próbach. Przykładowe ich nagrania tego zespołu można znaleźć na YouTubie. Koszt 5000 zł za wesele z poprawinami. 5 osób gra, wszyscy śpiewają, mają również skrzypce. No ogólnie polecam. I zespół naprawdę był dla mnie ważny. Jak zawsze mówię, że wszystko jest nieważne, tak zespół. Tak. Tyle.